Hej, 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 dobry dzianek, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Varnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Battle Brothers z modem Legend. Wszechwiedzący Freyr wygląda przez okno, machając do ciebie, byś do niego dołączył. Spójrz na tych ludzi. Na dole jest tłum ludzi, lamentujących z powodu tego czy tamtego. Zabójcy krążą po tych stronach od jakiegoś czasu i ludzie uważają, że zamierzają nas zaatakować przytłaczającej ilości. Mężczyzna zasuwa zasłony i idzie zapalić świecę, która migocze w rytm jego słów. Potrzebujemy cię, żebyś nas ochronił, najemniku. Jeśli uda ci się powstrzymać tych bandytów, otrzymasz sowitą zapłatę. Jesteś zainteresowany? Nice. Jak sami widzicie, obrona Honenburchu sprawiła, że z ochroniarzy karawan staliśmy się ochroniarzami miast. Takimi najemnikami, którzy mają zadanie rozprawić się z niebezpieczeństwem, z którym zwyczajni strażnicy miejscy nie są w stanie sobie poradzić. Poza tym zadaniem mamy jeszcze jedno, które jest karawaną na północny zachód. Poza wizją, tuż przed odcinkiem, zadbałem o to, żebyśmy byli w jak najlepszej kondycji, czyli tam przeobozowaliśmy, ponaprawialiśmy rzeczy, podleczyliśmy się i tak dalej. I z tym myślę, że nie będzie problemu. A z racji faktu, że na Honenburg napadli, nie umarli, to przypuszczam, że właśnie z tym się będziemy teraz mierzyli. Ja tylko jeszcze na szybko przeobozuję naszych ludzi, żebyśmy po prostu przeczekali do tego ataku. Salvage sobie tylko na szybkości tutaj jeszcze ustawimy, żeby no, nie stać bezczynnie i nie mitrężyć po prostu czasu. I tak myślę, że na pewno te tarcze, ten zakrzywione ostrze też. I w sumie to będzie chyba tyle, nie? Bo nie ma nic więcej. Większość rzeczy albo sprzedałem, albo już wcześniej rozłożyłem. I to będzie w sumie tyle. Przyporządkujmy ludzi do odpowiednich zadań. I tak, mamy dwóch na robieniu strzału, trzech na polowaniu, Ludburg jest na na patrolu. Mamy naprawę, mamy salvage, okej, myślę, że będzie w porządku. Tak więc obozujemy i czekamy na nadejście bandytów, którzy będą prawdopodobnie nieumarłymi. No i proszę bardzo. To nie bandyci, ale nieumarli. W oczekiwaniu na nadchodzące natarcie zauważasz, że w twoją stronę nie zmierza banda bandytów i złoczyńców, lecz duży tłum włóczących się stworzeń. To, że cel się zmienia, nie oznacza, że zmienia się też umowa. Przygotuj się. No, można było się tego spodziewać. O, proszę bardzo. I są nasi jegomaście. Time to get moving i... lecimy. Nekromanta i kilka geistów. Okej. No i mamy to. Nie widać przeciwników, a ukształtowanie terenu no nie jest jakoś rewelacyjne, bo jesteśmy na płaskiej przestrzeni, więc przeczekajmy, może wszystkimi aż się pojawią. Tutaj zrobimy agresywne podejście. Trzy kroki naprzód. Tak. Cały szereg do przodu. Tak, żeby w kolejnych ich turze, w sensie, żeby oni nie mogli jeszcze zaatakować, a w kolejnej turze my mogli. Tak więc, o właśnie. Dzięki temu łucznicy będą troszeczkę bardziej bezpieczni z tyłu. I te geisty, o Jezu. Ja pamiętam, te geisty potrafią spustoszyć nasze szeregi. Tak więc Sadik na drugą linię, no i Ludburgis również. Dalej mamy Tajno, dołącz i Childerika. Oj. Nie, też dołącz. Nie ma co. W kolejnej turze pozbędziemy się nekromanty albo tych geistów. Problem z geistami jest taki, że no cóż, ciężko je trafić, bo zawsze mają 5% szans. Tak więc przeczekamy sobie. Okej, pod kozą. Na szczęście próbują tylko gryźć, a nie atakować. Ajajaj, te geisty. Spróbujmy je ustrzelić. O nekromanty niestety nie sięgniemy z takiej odległości. Mamy drzewo, mamy krzaki. Więc może... albo w geisty... Nie, w geisty nie ma co. No właśnie. Dobra. Tajno. Kijem. Tłucz. Childeric. No,
kto nie próbuje, ten nie zwycięża, tak? Ale już wiemy, że to nie wypali. Dobra, więc chodźmy do przodu, wykorzystajmy ukształtowanie terenu. Gosia ma już przeciwnika przy sobie, więc dwa ciosy. Jeden trafił, jeden mnie. Izidor. Uuu, jak sieknął tego zombiaka. No i Sebastian dobił go. Pięknie, mamy otwarte przedpole do geistów. Zombiaki. Już Sebastian lekko zdemotywowany. Dobra, odtąd zabezpiecz lewą flankę. Okej. Oj, oj, otoczyli go. Niedobrze. I te geisty. Sadik, zrób krok naprzód i spróbuj dziabnąć tego geista. A, niestety nie. No i teraz tyle prawdy. Na szczęście nie wszyscy w naszym oddziale się zlękli, tylko Otton, biedny, który został sam na lewej flance, totalnie zdezerterował. Dobra, Tajno, wykończ tego. Pięknie! Wykończył pierwszym swoim ciosem w tej bitwie, wykończył nekromantę. Bardzo dobrze. God's Minion, zabezpieczaj tam lewą stronę. Izidor. Sebastian! Piękna robota. Jeden geist z głowy. Okej. Okej. Jest dobrze. Jest dobrze. Gosia, walcz. No, jednym ciosem niestety trafiła. Odtąd tam się będzie musiał bronić. W miejscu geista pojawił się zombie. Oj, zaczynają nas flankować. Niedobrze. Dobra, Sadik, a zaatakuj tego zombiaka. Izidor będzie mógł zrobić krok naprzód. Oj, Otton. Pytanie, czy twoja zbroja to wytrzyma. No i wstał. Ja i umie. Dobra, trzeba troszeczkę pomóc Ottonowi. Lirburgis. Jeden strzał na górę, jeden strzał w dół. Tajno. Spróbuj tego geista. No właśnie, nie trafione. I Childeric. Eliminuj tych zombiaków. Musimy jak najwięcej ich wyeliminować. God Minion. Dwa piękne ciosy. Izidor, krok naprzód. Coraz bliżej do geista. I trzymać się w kupie, żeby nas nie zdemoralizowali. Plecy do pleców, tak żeby nie znaleźli luki w naszej obronie. Oj, Gosia. Gosia totalnie już straciła morale. Ale Sebastian niszczy jednego nieumarłego. To daje troszeczkę szansę God's Minionowi. God's Minion, czy będziesz naszym bohaterem, Sadik? Wyprowadzony cios, ale nie celny. Oj, Gosia obrywa. Przesunęło. Zombiaki wstają. Niedobrze. Dobra, Tajno. O, co ci tu zostaje? No nie, tutaj nie trafisz. Spróbuj w tego. Chociażby miał trafić tego z przodu, to się opłaca. Ludburgis strzeliła i trafiła tego zombiaka naprzeciwko. Okej, God's Minion. Ścięta głowa. Ścięta głowa, tak więc ten zombie na pewno już nie wstanie. Czyli Derek sięga po swój kozik i harata. Harata wroga, ale nie zadaje mu jakichś dużych obrażeń. W końcu to chodzące zombie. I nasz Izidor. Izidor, który się jeszcze trzyma. Czy zetnie głowę? Tak jest! Pięknie! Niestety nie zrobi kroku, bo tu go trzyma ten zombiak. Dobra, ale za to Sebastian może zrobić krok. Zobaczymy, kończy się tura i demotywacja taka duża? Co jest? Otton się wyrwał, ucieka. Zombiak wstaje. Na szczęście God's Minion się opamiętał. Nie popadł w totalne szaleństwo strachu. Tajno wykończył jego mościa. I czy God's Minion? Aj. Zamachnął się, ale niestety... Geist się rozpłynął w powietrzu, po czym ponownie zmaterializował tuż przed nim. Dobra, Childeric, dwa ciosy. Prawie załatwił zombiaka. Tutaj za Ottonem pościg się toczy. Okej. Sadik, pięknie! Sadik pchnięciem z ramienia tuż za Sebastianem wykańcza Geista. Nawet się nie zorientował, kiedy to się stało. Nie zdążył się zdematerializować. Pięknie. Nekromanta nie żyje, geisty nie żyją, teraz tylko wykończyć zombiaki. Cudnie, idealnie wręcz, powiedziałbym.
Dobra, Gac Minion, chodź tu. Oj, oj. Gośka. Gosia. Trzymaj się. Jest otoczona przez 3 zombiaki. Trzeba jej jakoś pomóc. Strzały. Dla Ludburgis. No ona też ma tutaj problemy. No właśnie. Podeszli do niej. Miałem nadzieję, że ona wytrzyma jeszcze tą chwilę. Te childery by ją wymienić. Dobra, ściął głowę jednemu zombiakowi, drugiego zombiaka poharatał. Ale to może jeszcze nie koniec dla Gosi. Pamiętajcie, że na razie jest powalona. To, czy jest martwa, okaże się po bitwie, jak już będziemy sprawdzali... poległych. Okej. Okay. Ludburgis, czy... Kurczę, co ja mogę z tą zrobić? No musisz wziąć kozik w rączkę i haratać. Oni. Ty próbujesz go dźgnąć, on cię próbuje ugryźć, no fajnie. Tajno, badylem, ale niestety dużo nie zdziała. To Gad Minion się w tym momencie zmęczył i już stracił totalnie... totalnie morale. Tutaj widzę, że Izidor i Sebastian wracają na pole bitwy. Pytanie, kiedy Otton postanowi wrócić. No i Sadik też ucieka. No dobra, dobra. Zombiak wstał sam z siebie. Mhm. Okej. Okay. Tajno, badylem. Do którego? Chyba tego lepiej. 2 razy? A, nie, za bardzo skończone. Dobra, Sebastian wraca na pole bitwy. Wspomóc Gad Miniona, który obrywa, ale jeszcze się trzyma na nogach. Izidor w to miejsce. No i Gad Minion. Dobra, Otton się opamiętam. Otton, wracaj. A Sadik? A Sadik jeszcze nie. No dobra. Zobaczmy, co zrobi Childeric. 2 ciosy i sprzątną jednego zombiaka. Ludburgis tam walczy, szamocza się z zombim z łopatą. Sebastian pomaga Gad Minionowi, jak tylko może. No i Tajno, wykończył jednego. Okej. Okay. I tyle. Dobra, Izidor, którego? Czy zetniesz głowę? Oby. A, niestety nie. Niestety nie. Niestety ta kurta pikowana ma troszeczkę... Troszeczkę taki kołnierz, który uniemożliwił ścięcie tej głowy w jednym ciosie. Okej. Okay. I Sebastian tłucze zombiaka niczym młotkiem do kotletów. Okej. Okay. Tajno. Kurczę, za blisko są, żeby strzelać. Musisz podejść. Tylko gdzie? A tu, możesz badylem, okej. Okay. I podejść tu. Okej. Okay. Izidor, Izidor. Otton wraca. Dobra, Ludburg jest zabezpieczona. Jeszcze Sadik też dochodzi. Zostaje jeszcze... kolejny zombiak. Zostaje jeszcze ten, jegomość. To Sebastian już zmachany. Ludburgis, ciabierz. I Tajno. A niestety nie trafia. Gad Minion tutaj niczym tank się teraz... O, pięknie. Childeric sprzątnął jednego zombie i doskakuje do kolejnego. Izidor mocno rani truchło chodzące. Otton wykańcza oponenta Ludburgis. I Sadik. Sadik może podejść tu i dźgnąć. Pięknie. A, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Już myślałem, że koniec. Dobra, to co? Trzeba go po prostu zatłuc, nie? Dobra, Ludburgis, czekaj. Childeric. Childeric wykończył oponenta. No i nasza Gosia. Nasza Gosia. Gosia przeżyła. Została poważnie ranna, ma bardzo głębokie cięcie na ramieniu, które zmniejsza jej skuteczność w walce wręcz i w walce bronią dystansową o 15%. I... No właśnie, ale to nie jest odcięte ręka. To nie jest odcięta ręka, to jest cut arm. To jest nacięta ręka. Cięta ręka, o. I utraciła oko. Minus 2 do zasięgu widzenia i minus 50 do celności. Utracone oko uniemożliwia ocenienie dystansu
poprawnie. I limitów w głębi widzenia. Okej. Okay. No ale zawsze to jest coś. I to jest permanentna. To jest akurat permanentna. Straciła oko, już jej go nie odzyska. Może są jakieś metody, nie wiem, magiczne czy coś, ale na tą chwilę Gosia kończy swoją karierę jako osoba władająca bronią dystansową. Ale nie było na to takiego planu, więc nic bardzo straconego. Okej. Okay. Okej. Okay. Lecimy w takim razie dalej. O! O! Kolejny oddział nieumarłych. Ale mamy z nim coś zrobić? A, no tak, atakuje. Dobra. Chodźmy do Enzenheimu, może. Tutaj nie jest zainteresowani nami. I w sumie dobrze, bo nie uważam, żebyśmy mieli z nimi jakiekolwiek szanse. Jeżeli mamy cokolwiek tutaj zdziałać, to musimy się podleczyć i przypuścić szturm na nich w momencie, w którym no, już będzie to, co oni atakują, zniszczone. Mam nadzieję, że nie wywali wtedy questa. Zobaczymy. Na razie odpoczynek. Leczymy. W sumie ciebie na zbieranie. Ciebie też. Nie widzę, żebyś był ranny. Dobra. To tyle. Obozujemy. Musimy podleczyć ludzi, naprawić sprzęt. Narzędzia nam szybko schodzą. Część członków kompanii wypowiada się w trakcie obozowania, że to nie jest do końca uczciwe, bo wykonaliśmy tylko połowę misji i zawinęliśmy za bezpieczne mury miasta. A część mówi, że musimy odpocząć. Tak więc, no, zdania są podzielone. No właśnie. Widok mięsa i kości rozsianych po polu bitwy, które można ledwo co przyporządkować do odpowiedniego truchła. Nad głowami krążą czarne myszołowy. Aureole cieni odełkowych falują nad zmarłymi, a ptaki czekają, aż żałobnicy opuszczą teren. Sadik ibn Asil podchodzi do ciebie i pyta, czy powinni rozpocząć podróż powrotną do Preya Wszechwiedzącego. Zostawiasz za sobą widok pola bitwy i kiwasz głową. Kiedy wracasz, Prey Wszechwiedzący siedzi na swoim miejscu. Większość mieszkańców Enzenheimu jest szczęśliwa, ale nie wszyscy. Jesteś w stanie ich rozróżnić? Zbójnikom udało się wprawdzie zniszczyć troszeczkę przedmieście, ale myślisz, że to było pytanie retoryczne. Po chwili milczenia Frey znowu się odzywa. Potrzebuję funduszy, aby pomóc w odbudowie terytoriów, które udało się tym rabusiom zniszczyć. Jestem więc pewien, że zrozumiesz, dlaczego otrzymasz mniejsze wynagrodzenie. Wzruszasz ramionami. Jest, jak jest. No cóż, połowa tego, co nam obiecano, czyli jakieś, nie, 1000 koron, jakoś tak. Tak więc nie jest źle. W tym regionie 3500 na naszym koncie. I mamy jeszcze jedno zadanie, które możemy wykonać. Więc zwijmy obóz, wracajmy do Enzenheim. Wszyscy podleczeni, tylko Gosia jest jeszcze mocno ranna, ale ta rana im zejdzie dopiero za jakiś czas. A musimy ją opatrzyć. Tak więc opatrzmy ranę Gosi. Jest nacięta ręka, przecięta ręka. I w sumie tyle. No. 3,5 koła. Całkiem nieźle. Chodźmy do miasta. I mamy tutaj ten drugi kontrakt, o którym wam mówiłem. I to jest karawana. Eskortowanie karawany na północny zachód. 2 dni drogi stąd. Tak więc to jest też dobra okazja do tego, żeby odpocząć troszeczkę. Rozbijmy sobie więc obóz. A? Tylko, że no. Nie do końca w ten sposób. Przyporządkujmy im troszeczkę zadań. Tak więc Junburgis na zwiad przyda się do wypatrywania ewentualnych zagrożeń.
Godzminion, Oton i Sebastian na polowanie. Do naprawy Tajno. I do Salvage'u. Do Salvage'u. Kurczę. Sadik. Myślę, że Sadik albo Childeric. I wrzućmy parę rzeczy do tego Salvage'u. Na pewno to. Jeden toporek. Te pałki na pewno nam nie będą potrzebne w takich ilościach. No i te noże. Nóż. A dwie pałki wrzućmy. Okej. I może tą tarczę. I ten łuk. Dobra. Myślę, że to powinno wystarczyć. Wszystko dobrze rozdysponowane. Okej. Przydałoby się kogoś jeszcze do treningu wrzucić, ale to może później. Najpierw załatwimy bieżące sprawy przygotowania się do tego, do tej karawany. Poleczmy, ponaprawiajmy. Sebastiana bym chętnie wrzucił do treningu, żeby podszkolił się, zdobył poziom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc lecimy. Podczas drogi oczywiście nasi kompani wykonują wszelakie prace, jadąc na wozach. I w tym momencie pozmieniajmy trochę. Niepotrzebna już naprawa. Tak więc Tajno może zamienić jednego z łowców. Pytanie, którego wziąć? No myślę, że tego Sebastiana. Dobra. Tak czy siak. Do huntingu Tajno z naprawę i do treningu Sadik? Może Sadik? Nie. Sebastian idzie do treningu. Tylko gdzie on jest? Tu jest. Sebastian i Godzminion idą do treningu. Okej. I wyruszamy. I podróżujemy przez lasy. Jadąc na tych wozach, wykonując swoje obowiązki, mogłeś przysłuchać się rozmowy woźnicy z parobkiem temat obecnej sytuacji w dolinie i tego, że podobno za atakami nieumarłych stoi jakaś zorganizowana grupa, która podobno poszukuje jakiegoś drogocennego przedmiotu. Coraz częściej spotyka się chłopów i kupców szemrających na temat wojny pomiędzy rodami szlacheckimi. Twoja pozycja najemnika każe ci pytać, po której stronie planujesz nieść swój sztandar. Jeśli te pogłoski są prawdziwe, bracia bitewni mogą zarobić mnóstwo pieniędzy na nieszczęściu wywołanym pomiędzy pompatycznymi, wysoko urodzonymi. Tak więc jak sami widzicie, podróżowanie karawaną może być dobrym źródłem informacji zarówno o regionalnych problemach i tym, jak to się tutaj na przykład w Dolinie Honenburg i Enzenheim tyczy, jak i ogólnego zarysu historii całego świata, bo to wydarzenie, które przed chwilą czytałem, ma związek z kryzysem, jaki nadchodzi. I już teraz wiemy, że będzie to wojna pomiędzy szlachtą, tak więc będzie dużo bandytów na pewno, co dla nas dobrze świadczy. O, bandyci! A propos, o wilku mowa. Tak więc rozprawmy się z nimi. Myślę, że to nie będzie problem. No, proszę bardzo. Jest i piesio. Tak więc Jutburgis, łuk w rękę. Zapomniałem to zmienić przed bitwą. Tajno. Atak. Co masz w zasięgu kogoś? Proszę bardzo. Jeden. Wykończony. Myślę, że ci bandyci nie będą jakimś wielkim problemem. Rozprawimy się z nimi dosyć szybko i sprawnie. Ale widzę, że oni też są tak trochę lepiej opancerzeni. Może zdejmiemy z nich jakieś dobre rzeczy. Tak więc, Childeric łuk i myślę, że... A, miałem nadzieję, że dobijesz tego psa, który tutaj stoi.
Dobra, Gadzminion do góry, chroń Ludburgis. Odsłoniłeś trochę tajno, ale to myślę, że nie będzie problemem. Gościa, zrób krok, ubij tego psa. Okej, okay. Nie dobiłaś. Czy Izidor? Tak jest, dobije. Pięknie. No i Sebastian też krok do przodu. Następnie Otton, czyli mur włóczni, nie ma co szaleć. No i czekamy. Ludburgis, dwa strzały, może... O, jeden, okej. Okay. No to jeden też może być. Będziemy próbowali ustrzelić tych, którzy nie mają tarczy. Tylko jak oni się będą rozkładali siłą? Na którą stronę będą szli? O, to jest pytanie. O, wzięli sobie Izidora za cel i mają oszczepnika. No, to będzie trzeba się go szybko pozbyć. Tak więc staje nam w oszczepnika. No i właśnie, tarcza. To nie wróży nigdy nic dobrego. Tak więc Ludburgis, ostrzelaj tego z młotkiem. Bo z tego co kojarzę, to młotek ma 2 punkty zasięgu, więc trzeba się go szybko pozbyć. Procarza. Okej. O, berwał, czyli Derek. Dobra, Sebastian. Do góry czy na dół? Do góry. Zmóc tego gościa. Okej. Okay. Uhuhu, Gadzminion. 2 ciosy. Raz. Drugim ciosem ściął głowę. Nice. Jednak trening podczas podróży karawaną się opłacił. Gosia, kroczek do przodu, zablokuj tego oszczepnika. I Izidor, stań tak, żeby nie dało się przejść, nie mijając cię. Tak, żebyś mógł bronić tą drugą linię przed atakami tego rozsieczonego wiejskiego motłochu. Okej, okay. Otton. Dziaba. I Sadik. No nie ma niestety zasięgu, więc kroczek do przodu i też dziabnij tego. Ładnie. I ten mur włóczni, który został ustawiony przez mnie u Ottona, pięknie się teraz sprawdza. Naprawdę mistrzowskie rozegranie. Okej. Okay. I 2 strzały w tego bandytę z młotkiem. Bo niby to jest narzędzie, taki młotek. Chyba narzędzie. Młotek do wbijania pali. Dobra. Tajno załatwił sprawę. Widły. Okej. No i mają te bronie, które atakują dystansowo, z drugiego pola. Gosia ładnie wykończyła. Izidor, zrób kroczek do przodu. Dalej będziesz blokował, ale będziesz bliżej przeciwnika. No i Gadzminion na lewą flankę. Ubić tego jegomościa. Okej. Okay. Sebastian. Na wzniesienie właśnie. I tłucz ich od góry. Pięknie. Otton, górą. Idź górą. Stań zaraz obok Sebastiana. Zmniejsz dystans, oni nie będą mieli premii. Sadik, kroczek do przodu i pięknie wykończył jego mościa. Lewa flanka jest praktycznie czysta. Osiołka trafili. Nieładnie. Tajno. Załatw. Może... A, zrzuć w tłum. Aha. Okej. Okay. Dobra, widzę, że nikogo nie trafi. Dobra. I Ludburgis. Wykończyła jego mościa. No i pięknie. Izidor krok do przodu. Ściął procarza. Gadzminion
do przodu i powoli, tak jest, teraz już popłoch, gośka popłoch wywołała wśród naszych przeciwników. Wszyscy chcą uciekać. No prawie wszyscy, bo widzę, że tutaj jednego jegomościa, który nie chce. Ale pracujemy nad tym. Ścięty kolejne. A ci karawaniarze czy nawet się nie ruszyli. Mędy wredne. Ktoś ucieka. Jeden, drugi. Liutburgis, czy ustrzelisz kroszek do przodu i czy ustrzelisz tego uciekiniera? Tak jest. Pięknie. Tajno. Też załatwił jednego. Gadzminion flankuje ich. Trafił na jego mościa, który nie chce uciekać. Chce walczyć. Dobra, gośka, leć mu pomóc z drugiej strony. Okej. Okay. Izdor ścina łeb kolejnemu. Sebastian, kroczek do przodu. Pięknie, oto. No, już jest praktycznie wygrana walka, to jest już tylko kwestia czasu. Trzeba tylko tego jegomościa otoczyć i załatwić. No, widzę, że karawaniarz się w końcu włączył do walki. Chce mieć swoje 5 groszy w przeobronie, tak? Ach, co za mędy. Co za mędy. Parobek i woźnica. No, okej. I został jeszcze jeden. Childeric go zmiękczy, Sebastian chybi. No szkoda. I czy Izidor da radę? No nie da radę. Otton. Sadik. I karawaniarze. No oczywiście. Musiał. No nie mógł się powstrzymać. No ale dobra, mamy troszeczkę fantów. Tak więc zbieramy tyłek w troki i jedziemy dalej. Troszeczkę zmieńmy układ naszego obozu. Tych damy do leczenia i w sumie to tyle. Jedziemy dalej. Tak więc kryzys. Nadchodzący kryzys. Mniej więcej w okolicach setnego dnia pojawia się kryzys. No, ci bandyci już nas nie chcą atakować. I taki zwrot fabularny. I ten zwrot fabularny... Wszyscy wyleczeni? No to dobra. Naprawiamy rzeczy. Wy do naprawy. I do salvage'u. Sadik i... Nie. Sadik i Childeric pójdą, a... Liutburgis idzie na zwiad. No i proszę. Jeszcze Izidor. Okej. I wszystkie te rzeczy, które... są nam po prostu niepotrzebne. Komandy tak najlepiej wylądują na salvage. To i w sumie to chyba tyle. No bo to już nie widzę rzeczy, które by się nadawały do rozebrania. No chyba, że... No, tą tarczę jedną. I będzie tyle. Dobra. Czy ten toporek dla... Gosi będzie upgrade'em? Będzie upgrade'em. Jak najbardziej. Tak więc proszę bardzo. I... Tutaj też jest Proja Sebastian, z tego co kojarzę. Z tego co widzę, to Sebastian nie ma kolczugi. Więc załóżmy kolczugę. Okej. Gdzie ona jest?
tu jest. I w sumie to tyle, bo niby mamy dużo tych... No właśnie, dobra, to może później. Tym się później zajmiemy, na razie obóz i do końca. Ten kryzys, o którym mówiłem wcześniej, będzie dotyczył wojny szlachty. A jest i kilka tych kryzysów. Mogą być najazd nieumarłych, najazd orków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My akurat mamy do czynienia z wojną domową. No i pięknie. Ostatnia prosta. Kończymy nasze zadanie z karawaną. Tak jak w zasadzie kończymy nasz odcinek w tym momencie. Tak więc jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli jesteście nowi na kanale i chcielibyście otrzymywać powiadomienia o wypuszczonych przeze mnie materiałach, zostawcie subskrypcję i nie zapomnijcie zdusić przycisku notyfikacji, bo bez tego ani rusz. A z kolei, jeżeli chcielibyście podzielić się ze mną jakąś opinią, komentarzem, to sekcja komentarzy pod filmem należy do was, nie krępujcie się. A ja z tego miejsca się z wami żegnam. Dzięki za uwagę wszystkim. Do zobaczyska. Hej, hej!